Wysoka Rado, wielce szanowni goście, szanowni ostrowianie. Witam na uroczystej sesji Rady Miejskiej. Otwieram 27. uroczystą sesję Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z okazji Święta Miasta i Narodowego Święta Niepodległości. Proszę ponownie o powstanie do hymnu. Szanowni Państwo, 10 listopada 1918 roku w Ostrowskim Domu Katolickim tłumnie zebrali się na manifestacji zacni obywatele miasta, Polacy, patrioci. Tego dnia zostały zapoczątkowane wydarzenia niezwykłe, nazywane dumnie Republiką Ostrowską. Społeczeństwo Ostrowa Wielkopolskiego opowiedziało się wówczas za przynależnością do odradzającego się państwa polskiego, wyprzedzając tym samym tendencje niepodległościowe i wydarzenia patriotyczne w całej Wielkopolsce. My, ostrowianie, z dumą mówimy: tu rodziła się niepodległość. Dzisiejsza listopadowa sesja Ostrowskiej Rady Miejskiej to wyjątkowa okoliczność. Spotykamy się z okazji Narodowego Święta Niepodległości oraz Święta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Dzisiejsza uroczystość jest okazją na refleksję, umożliwiającą choćby na moment zadumę nad historią. Wsłuchanie się w głos przeszłości, by wynieść z niej lekcję na przyszłość. W hołdzie tamtym wydarzeniom, a także w celu kultywowania lokalnych tradycji i obrony tożsamości narodowej, Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego uchwaliła 10 listopada datą Święta Miasta i od 1993 roku jest to dla nas, ostrowian, dzień wyjątkowy. Szanowni goście i drodzy ostrowianie, pierwszy burmistrz Ostrowa Wielkopolskiego, Stefan Rowiński, w niepodległej już Polsce wypowiedział pamiętne słowa: o jedno proszę was, miejcie zawsze i wszędzie dobro ogółu na oku. Kierujcie się zawsze dobrem ogółu, a interes miasta stawiajcie na pierwszym miejscu. Budować macie, kłaść podwaliny pod nowe życie w nowym państwie, a budować można tylko w zgodzie i ładzie. Drodzy Państwo, żyjemy w wolnej, demokratycznej Polsce. Jesteśmy obywatelami wspólnej Europy. Sami decydujemy w swoich wspólnotach samorządowych o kierunku rozwoju naszych miast. Możemy być dumni z naszego państwa i wszędzie, gdziekolwiek jesteśmy, manifestować naszą polskość i przywiązanie do symboli narodowych. W dniu Święta Miasta i w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości życzę wszystkim gościom, by zawsze doświadczali w naszym mieście życzliwości i serdeczności. Życzę wszystkim osobom piastującym funkcję zaufania publicznego oraz pracującym na rzecz mieszkańców naszego miasta, by ich praca była doceniana i szanowana. Życzę wszystkim ostrowianom, by zawsze byli dumni z naszego miasta, by byli dumni z naszej ojczyzny, by zawsze byli dumni z naszej Republiki Ostrowskiej. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, wielce szanowni honorowi obywatele miasta, obywatelki i obywatele Ostrowa Wielkopolskiego, szanowni goście. Spotykamy się tutaj corocznie 10 listopada z powodu tęsknoty. Tęsknoty naszych przodków za wolnością
i niepodległością. Tęsknoty tak dużej, że tęsknoty prawdopodobnie, panie profesorze, pierwszej w kraju. Cóż nam po tych wydarzeniach, które później historycy nazwali Republiką Ostrowską, pozostało? Pozostała nam duma z miasta, duma z naszych przodków, powód do tego, żeby mieć jasno określony dzień, w którym można świętować święto miasta. To nie każdemu miastu się zdarza. I pozostała taka rzecz w Ostrowianach, która jest do dzisiaj, że my to musimy być pierwsi. Pan profesor prosił, żeby zapomniał i żebym przypomniał o obligacjach komunalnych, pierwszych w kraju, o pierwszych spółkach komunalnych, a nie zakładach budżetowych. Sam mówił o etornistrze. O tym myślę, to chyba to jest cnota. Ale chciałem powiedzieć o tym, że jest taki ważny i jedyny powód do tego, żeby dzisiaj, 10 listopada, świętować święto miasta. Bo w Wielkopolsce, w regionie, w którym powstania robi się po to, żeby je zwyciężać, a nie żeby na nich ginąć, gdzie bohaterem jest także ten, który codzienną pracą pracuje dla ojczyzny, często trudno znaleźć taką jedną konkretną datę. I z tego względu, jak co roku, pamiętając o mądrości, w której byłem wychowywany, że w Polsce będzie dobrze wtedy, gdy każdy będzie dobrze robił to, co do niego należy, chciałem dzisiaj uroczyście wręczyć swoje nagrody w Państwa obecności ludziom, którzy bardzo dobrze robią to, co do nich należy. Ludziom, którzy już kiedyś robili bardzo dobrze, dzięki czemu Ostrów zmienił się najlepszy. Ludziom, którzy w tej chwili bardzo dobrze robią to, co do nich należy, i Ostrów teraz zmienia się na lepsze. I jednej osobie, która zaczęła dobrze robić to, co do niej należy, i mam nadzieję, że w przyszłości Ostrów dzięki niej też zmieni się na lepsze.